где заканчивается граница России? Граница России заканчивается через Берингов пролив с США. Граница России нигде не заканчивается. Bałtycko-czarnomorska szachownica. Strategia przetrwania w warunkach rosyjskiej wojny hybrydowej. Rosja pragnie zemsty za klęskę w zimnej wojnie. Dąży do globalnego podziału świata. Sieje niezgodę i wywołuje antyamerykańskie nastroje. Sprowadza na złą drogę elity państw europejskich. Stara się budować oś Moskwa-Paryż-Berlin. Podważa jedność euroatlantycką i przygotowuje armię do militarnej konfrontacji z Zachodem. To nie jest teoria spiskowa, lecz rzeczywistość dzisiejszej polityki Kremla, który ponownie dąży do przejęcia nowych ziem pod władzę cara moskiewskiego. W pobliżu europejskich granic Kreml wznieca płomienie wojen i konfliktów. Syria, Ukraina, Mołdawia, Gruzja i Azerbejdżan. W tym pasie niestabilności Moskwa testuje metody niszczenia architektury bezpieczeństwa europejskiego i światowego. Bezwstydna propaganda, ingerencja w amerykańskie wybory, próba zamachu stanu w Czarnogórze, wsparcie zamieszek w Katalonii oraz dolewanie oliwy do ognia polsko-niemieckich i polsko-ukraińskich sporów historycznych. Putin dokłada wszelkich starań, aby zniszczyć militarną i polityczną jedność Zachodu. Jednocześnie Kreml usiłuje za wszelką cenę uniemożliwić stworzenie sojuszu państw Międzymorza, zdolnego do powstrzymania rosyjskiej ekspansji na Zachód. Moskwa boi się powstania Międzymorza. Stworzenie regionalnego sojuszu państw Europy Środkowo-Wschodniej oznaczałoby kres marzeń o odbudowie Imperium Rosyjskiego. Właśnie dlatego Rosja od ponad 200 lat bezkompromisowo prowadzi geopolityczną wojnę przeciwko narodom dawnej Rzeczpospolitej. Wojna hybrydowa wciąż trwa. Po upadku muru berlińskiego i rozpadzie ZSRS Rosja podłożyła szereg geopolitycznych bomb zegarowych w regionie bałtycko-czarnomorskim. Są wśród nich obwód kaliningradzki nad Bałtykiem, oderwany od Mołdawii na Dniestrze, anektowany ukraiński Krym na Morzu Czarnym oraz okupowana część Donbasu na południowym wschodzie Ukrainy. Oprócz tego Rosja oplotła siecią swoich agentów w Białoruś i wciągnęła Mińsk do własnego bloku militarno-politycznego. W rezultacie Polska i kraje bałtyckie stały się najbardziej zagrożonymi państwami Europy Środkowo-Wschodniej. Znany amerykański historyk Timothy Snyder w książce Skrwawione ziemie – Europa między Hitlerem a Stalinem opisał obszar, na którym w pierwszej połowie ubiegłego stulecia dokonano najstraszniejszego ludobójstwa narodów Europy. Naukowiec zwraca uwagę na fakt, że obszar skrwawionych ziem w całości pokrywa się z terytorium dawnej Rzeczpospolitej. Moskwa ma kolosalne doświadczenie w skłócaniu narodów byłej Rzeczpospolitej. Jako historyczny spadkobierca polityki Bizancjum, po mistrzostku opanowała imperialną zasadę divide et impera – dziel i rządź. Rosja dołożyła wszelkich starań, aby narody byłej Rzeczpospolitej były podzielone kłótniami i sprzecznościami, aby narodowo-wyzwoleńcze ruchy Polaków, Litwinów i Ukraińców pod żadnym pozorem nie zjednoczyły się w walce z zaborcami. Szczucie Polaków na Ukraińców i Ukraińców na Polaków w ciągu ostatnich 200 lat było głównym narzędziem rosyjskiej imperialnej polityki. Taka polityka szybko wydała owoce. Przed dzień I wojny światowej carska Rosja postanowiła wykorzystać polskie atuty. Uzasadniając swoje rabunkowe plany i pretensje terytorialne, dążyła do zajęcia wszystkich polskich ziem na zachodzie. Aby wciągnąć Polaków w geopolityczne awantury Sankt Petersburga, rozpuszczono pogłoski, jakoby car po wojnie miał przyznać Polsce autonomię w granicach imperium. Roman Dmowski, carski wiernopoddańczy poseł do Dumy Państwowej Imperium Rosyjskiego, stał się ważnym instrumentem rosyjskiej dyplomacji. Błyskotliwy publicysta Dmowski, w odróżnieniu od rosyjskojęzycznego Piłsudskiego, pięknie władał językiem polskim i świetnie rozumiał psychikę przeciętnych Polaków. Jego teksty i przemowy były słodkie jak miód, ale był w nich antypolski jad. Dmowski był adwokatem imperialnej Rosji i działał w jej interesie. Nastawiał Polaków przeciw Ukraińcom. Przeciwstawiał się zjednoczeniu narodów byłej Rzeczpospolitej w walce przeciwko wspólnemu wrogowi. W swojej pracy Kwestia ukraińska bez uzasadnienia próbował przekonać Polaków, iż jakoby głównym zagrożeniem dla Polski
nie była agresywna Rosja, ale przymierze Niemiec z Ukrainą. I to po trzech rozbiorach Polski, inicjowanych właśnie przez Rosję w porozumieniu z Niemcami. To znaczy, zamiast jednoczyć narody I Rzeczpospolitej do wspólnej walki przeciwko wspólnym wrogom, niemieckiemu i rosyjskiemu zaborcy, Dmowski stanął po stronie despotycznego imperium, które było głównym inicjatorem podziałów Polski. To właśnie prorosyjska polityka Dmowskiego i powstałej z jego inicjatywy endecji pozostawiła na pastwę bolszewickiej Rosji Polaków ze wschodu. Przeszkodziła Piłsudskiemu w stworzeniu silnego geopolitycznego sojuszu państw bałtycko-czarnomorsko-adriatyckiego Międzymorza oraz stworzyła przesłanki dla polsko-ukraińskiego konfliktu na kresach południowo-wschodnich. Ukraińska tożsamość i świadomość narodowa po rozbiorach Rzeczpospolitej w znacznej mierze była zniekształcana pod ukierunkowanym wpływem państw zaborczych – Rosji i Austrii. W XIX wieku reżim carski w czasie powstania listopadowego i styczniowego obiecał Ukraińcom ożywić kozacką wolność i umiejętnie przekierował ich patriotyzm na antypolski tor. Habsburgowie Austriaccy we wschodniej Galicji, wykorzystując Ukraińców, dążyli do stworzenia przeciwwagi dla polskiej dominacji i pomagali swoim agentom służącym w austriackiej armii stać się ukraińską elitą, to jest grekokatolickimi księżmi i nauczycielami we wschodnich wsiach Królestwa Galicji i Lodomerii. W przededniu I wojny światowej rząd austro-węgierski zamierzał wykorzystać galicyjskich Ukraińców do uzasadnienia swoich roszczeń terytorialnych wobec całej Ukrainy. W sierpniu 1914 roku metropolita Andrzej Szeptycki przedstawił Ministerstwu Spraw Zagranicznych Austrii koncepcję organizacji władzy państwowej na Ukrainie na czele z hetmanem z austriackiej rodziny cesarskiej. Wkrótce arcyksiąże Wilhelm Franz von Habsburg stanął na czele Legionu Ukraińskich Strzelców Siczowych. Po porażce państw centralnych w I wojnie światowej weterani tego Legionu stali się zalążkiem ukraińskiej organizacji wojskowej i organizacji ukraińskich nacjonalistów, OUN. W okresie międzywojennym spadkobierca Imperium Carskiego, stalinowsko-bolszewicka Rosja, infiltrował swoich agentów w szeregach OUN i likwidował przywódców organizacji – Konowalca, Baranowskiego, Ściborskiego i Senyka, którzy przez długi czas uniemożliwiali wywołanie konfliktu polsko-ukraińskiego na południowym wschodzie II Rzeczpospolitej. W rezultacie OUN podzieliła się na dwie frakcje, z których jedna, OUN-B, podczas II wojny światowej przejęła dowództwo ukraińskiej powstańczej armii i na krótko przed przybyciem wojsk rosyjsko-bolszewickich w interesie stalinowskiej Rosji zorganizowała czystki etniczne Polaków na Wołyniu i w Galicji Wschodniej. Historia dzieli narody. Trumny Dmowskiego i Bandery utrudniają utworzenie mocnego sojuszu geopolitycznego, niezbędnego dla przetrwania niepodległej Polski, Ukrainy, Litwy i innych narodów byłej Rzeczpospolitej. Dmowskiego i Bandery nie da się wyrzucić z historii. Historii nie można zmienić, ale należy wyciągać z niej wnioski. Przeszłość nie powinna przeszkadzać przyszłości. Pamięć historyczna nie powinna generować nowych konfliktów. Polsce i Ukrainie potrzebna jest współpraca, a nie historyczne spory. Identyfikacja zagrożenia okazuje się sprawą pierwszoplanową. Co będzie, jeśli NATO i Unia Europejska się rozpadną? Co się wydarzy, jeśli w USA zwyciężą izolacjoniści? Geopolityczna strategia Romana Dmowskiego to prorosyjska koncepcja, która niesie poważne zagrożenie polskiej niepodległości i jej bezpieczeństwu. Trzeba raz na zawsze zdać sobie sprawę z tego, że geopolityczne interesy Rosji i Niemiec są zbieżne. Nie ma żadnego wyboru między Moskwą a Berlinem. To odwieczni partnerzy i sojusznicy przeciwko Polsce, Litwie, Ukrainie i państwom regionu. Oś Moskwa, Paryż, Berlin, którą starają się zbudować rosyjscy dyplomaci, to realne zagrożenie bezpieczeństwa państw Europy Środkowo-Wschodniej. Dlatego, aby przetrwać w warunkach rosyjskiej agresji, konieczne jest, wbrew wszystkim prowokacjom i historycznym sprzecznościom, zjednoczenie wysiłków, wzmocnienie jedności transatlantyckiej, włączenie nowych członków do zbiorowego bezpieczeństwa NATO i stworzenie nowych sojuszy regionalnych. Moskwa i Berlin nie powinny decydować o losie niezależnych państw centralnej i wschodniej Europy. Właśnie dlatego, nie poddając się prowokacjom i próbom zasiania niezgody na bazie historii czy religii, musimy spokojnie, planowo i pewnie wzmacniać partnerstwo ze Stanami Zjednoczonymi i Wielką Brytanią, a także stworzyć nową strategię bezpieczeństwa regionalnego między Morzem Adriatyckim, Bałtyckim, Czarnym i Kaspijskim. Polska, Litwa i Ukraina mogą wystąpić z inicjatywą utworzenia Unii Regionalnej, wzorowanej na historycznym dziedzictwie I Rzeczpospolitej.
do antyimperialnej konstrukcji geopolitycznej, oprócz krajów wschodniej flanki NATO, koniecznie trzeba włączyć Szwecję i kraje nordyckiej współpracy obronnej, Nordic Defense Cooperation, nadto Ukrainę wraz z krajami Kaukazu i grupą regionalną GUAM, Gruzja, Ukraina, Azerbejdżan i Mołdawia, a także Turcję, która staje się regionalnym liderem w regionie Morza Czarnego. Tylko wspólne i skoordynowane wysiłki takich regionalnych liderów jak Polska, Ukraina, Szwecja i Turcja stworzą potężną geopolityczną konstrukcję, która na zawsze powstrzyma rosyjski ekspansjonizm, a w przyszłości pomoże zniewolonym narodom północnej Eurazji uzyskać wolność i niezależność.